Witam was bardzo serdecznie. Znajdujemy się na pętli Cisowa SKM z Gdyni. Właśnie stoję przed trajtkiem linii 22, który odjeżdża za 10 minut z pętli autobusowej Cisowa SKM. Także tutaj ten autobus jedzie do dworca głównego w Gdyni, a my będziemy poruszać się autobusem, trajtkiem linii 25. Także zapraszam na prezentację autobusu od środka. Jak autobus wygląda, trajtek, jak wygląda od środka. Także zapraszam do podziwiania tegoże autobusu komunikacji miejskiej. Bo jak wiadomo, komunikacja miejska się zmienia nie tylko w Gdyni, ale w każdym zakątku Polski. Także zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego filmiku. Tak się, moi drodzy, prezentuje autobus, czyli trajtek linii 25. Oczywiście za chwilę zobaczycie cennik rozkładowy, ile jaki bilet kosztuje, także możecie sobie zastopować, czyli spauzować film i przyjrzeć się dokładnie, ile bilet kosztuje, czy to ulgowy, czy to miesięczny, czy to karnet, czy to całodobowy, czy to kilkugodzinny. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do biura obsługi ZKM Gdynia. Tam możecie się wszystkiego dowiedzieć. I oczywiście są tablice w każdym autobusie, czy to trajtku, czy to autobusie przegubowym. Są rozpisane szczegółowo opisane bilety i cena biletów, także zapraszam. Możecie sobie zobaczyć, jak będziecie się poruszać komunikacją miejską, bo w każdym autobusie taka rozpiska wisi. Także możecie sobie zobaczyć. A oto znajduje się w autobusie wyświetlacz, który pokazuje przystanki odkąd dokąd. Właśnie znajdujemy się na przystanku Cisowa SKM. Jak widzicie, na wyświetlaczu mamy przystanek Cisowa SKM, czyli przystanek początkowy. Na czerwono się świeci przystanek początkowy, a na końcu będzie przystanek końcowy. Oczywiście są komunikaty o przystankach, na przykład następny przystanek węzeł ofiar grudnia 70, i potem będzie mówić następny przystanek jakiś tam. I te komunikaty są bardzo wyraźne, choć czasami zdarzają się pomyłki, że na przykład jak jest przystanek początkowy, na przykład Gdynia Dworzec Główny PKP, to on po prostu będzie mówił przystanek, z którego odjeżdża, robi nawrotkę, czyli tak pomieszanie z poplątaniem. Jak uda mi się nagrać tą wpadkę tego syntezatora mowy, to oczywiście usłyszycie ją na moim kanale. Ale mniej więcej tutaj mamy rozpiskę odkąd dokąd przystanki, ile przystanków jest do końca jazdy. Tutaj widzicie czytelnie wszystko opisane. Z minutami też mamy tutaj, za ile minut odjeżdża. Także tutaj możecie sobie zobaczyć. A tutaj mamy główny ekran z rozkładami przystanków. Oczywiście mamy podaną godzinę, datę i numer linii autobusu i mamy tutaj rozkład przystanków. Oczywiście też w autobusach można spotkać ograniczone miejsca, czyli co drugie miejsce dozwolone dla pasażerów. I oczywiście kierowcy są odgrodzeni taśmą. Oczywiście są dwa miejsca z tyłu za kierowcą, które nie można w tej chwili korzystać. Są zagrodzone taśmą. Po prostu biletów w ZKM Gdynia
Wi-Fi w autobusach nie można kupić u kierowcy, tylko w punkcie biura obsługi klienta, czyli żeby doładować bilet lub kupić bilet jednorazowy, godzinny czy całodobowy. Można kupić oczywiście w kiosku, jak i zarówno w punkcie obsługi biura ZKM, czyli na Kilińskiego, na dworcu w Rumi. Oczywiście można kupić i doładować bilet, jak i zarówno w innym punkcie usług ZKM. Także tutaj widzicie, są obostrzenia, jakie są. Są oczywiście nalepki, że w tym miejscu nie można siadać, bo jest COVID. No niestety, ale cóż, takie życie. Tutaj możecie sobie zobaczyć, bo w niektórych pojazdach są inne po prostu oznaczenia, inne naklejki i też są komunikaty, żeby zachować odstęp i tym podobne, o zasłanianiu nosa i ust, to wiadomo. Także tutaj możecie sobie zobaczyć na filmiku, jak to się prezentuje, bo co niektórzy to nie wiedzą oczywiście, albo wiedzą, tylko nie chcą o tym wiedzieć. Także popatrzcie sobie i się przyjrzyjcie, co i jak. Witam Was, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku obejrzeliście komunikację miejską od kuchni, czyli autobus od środka. Jak ktoś nie wie, jak wygląda autobus, trudno. Może to się wydawać dziwne, że ten filmik powstał, ale moi drodzy, niektórzy mieszkańcy Gdyni, którzy mieszkali kiedyś w Gdyni, nie mieszkają teraz w Gdyni i mogą podziwiać komunikację miejską w Gdyni, jak i zarówno Gdynię, przez fotografie i inne filmiki o Gdyni, czy tam zdjęcia, które ktoś robi. A moim celem jest pokazać tym mieszkańcom, którzy już nie mieszkają w Gdyni, jak komunikacja miejska wygląda, jak Gdynia wygląda, jak Trójmiasto wygląda. Także oto ten filmik powstał. No i moi drodzy, tutaj jest komunikat taki, będą filmiki nagrywane typu podróże z Gdyni z Sopotu, żeby po prostu pokazać Gdynię i Sopot. Oczywiście Gdańsk też będzie, ale to Gdańsk będzie w późniejszych filmach, ale skupimy się na nagrywaniu filmików o Gdyni, Sopocie, czyli będziemy pokazywać różnego rodzaju okolice, dzielnice Gdyni i Sopotu, żebyście wiedzieli, gdzie się co znajduje, moi drodzy. Oczywiście na tym kanale Podróże TV będą się pojawiać filmiki z podróżowania i również, moi drodzy, zapraszam na mój drugi kanał, na Przemyślenia TV. Zasubskrybujcie obydwa kanały, wbijcie na Instagramy moje, które Wam podam w opisie filmów. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować obydwu kanałów, zostawić łapki w górę pod każdym filmikiem na dwóch kanałach. Oczywiście komentarza. Także no to co, moi drodzy, obejrzeliście filmik z komunikacji miejskiej. W następnym filmiku będziemy poruszać się komunikacją miejską i pokażę Wam, jak się Gdynia zmieniła, jak Gdynia teraz wygląda. Czyli cykl filmów Gdynia w kamerze misiowatego. Także zapraszam do oglądania. Chciałbym też również przeprosić, że dawno filmików na YouTubie nie było, ponieważ nie było czasu do nagrywania i nie było weny twórczej, a że teraz jest ładna pogoda, się ciepło zrobiło, to i wena jest do nagrywania. Wszystko jest, tylko trzeba mieć chęci i motywację. Oczywiście motywację mam do nagrywania, także tutaj mogę pozdrowić serdecznie wszystkich widzów, którzy mnie oglądają na kanale Podróże TV i zaprosić również na Instagrama. To co, moi drodzy,
Żegnam się z Wami w dzisiejszym filmiku. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia w następnym filmiku, czy to na kanale Podróże TV, czy na Przemyślenia TV. Link do kanału będzie podany w opisie, czyli link do kanału Przemyślenia TV w opisie filmu. I co mogę, zapraszam również na Instagrama. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Serdecznie wszystkich pozdrawiam z Gdyni. Gdynia, Trójmiasto. To Gdynia jest ładnym miastem, tak samo Sopot jest ładnym miastem i Gdańsk. Oczywiście, jakie miasto ja lubię, no to wiadomo, oczywiście Gdynia. Gdynię lubię za to, że jest po prostu ładna. Sopot też lubię, bo jest plaża, w Gdyni też jest plaża, ale Sopot ma to do siebie, że ma zabytki, jak i zarówno Gdynia ma zabytki, ale bardziej się przekonuję do Sopotu i do Gdyni niż do Gdańska, bo Gdańsk to tak nie za bardzo. Bo Gdańska za bardzo nie lubię, bo Gdańsk to jest za bardzo duże miasto, żeby się odnaleźć. A żeby dojść do punktu docelowego, to trzeba pytać się miejscowych, a miejscowi też mogą nie wiedzieć, bo coś tam ten, ostatnio byłem się dopytać o jedną sprawę, gdzie ten budynek się mieści, to nie wiedzieli oczywiście, no ale cóż. Takie są realia, że ludzie nie wszystko muszą wiedzieć. Tutaj możemy podziwiać tylko fotografie z Gdyni i z Gdańskiej Sopotu. Oczywiście na moim Instagramie będą pojawiać się zdjęcia z Gdyni, Sopotu i Gdańska. Oczywiście pierwsze to będą z Gdyni i Sopotu. No co, moi drodzy. Żegnam się z Wami, trzymajcie się i do zobaczenia.